Panie ministrze, dzisiaj wielokrotnie słyszeliśmy podczas tej konferencji, że antykatolicka, antychrześcijańska ideologia, która jest obecna już przez dłuższy czas w Europie Zachodniej, nie tylko dociera do Polski, ale coraz bardziej się tutaj zadomawia. Czy jesteśmy skazani na to, że ta ideologia, że po prostu katolicy będą coraz bardziej dyskryminowani, czy jest szansa, aby postawić temu tamę i w jaki sposób, jeżeli tak? Zło potęguje, małe rodzi większe i przyzwalanie na wyśmiewanie, na opluwanie chrześcijan, katolików rodzi agresję zewnętrzną, fizyczną. I ta agresja w internecie przenosi się w agresję na ulicy. Musimy to powstrzymać, musimy postawić temu tamę. Jest to bardzo istotne, ponieważ skok w ostatnich latach ataków fizycznych na osoby wierzące jest ogromny. To jest 1400%. To są napaści, to są pobicia bardzo brutalne, gdzie sądy swoją postawą tylko rozzuchwalają napastników. Niestety część sądów się w to wpisuje. Pobicie działacza pro-life i następnie umorzenie sprawy przez sąd jest tego ewidentnym przykładem. Chrześcijanie są traktowani jak chłopcy do bicia, jak obywatele drugiej kategorii. W swoim własnym kraju nie mają prawa zrzeszać się, wyznawać swojej wiary w sytuacji, gdy konstytucja gwarantuje nam, ja mówię to jako chrześcijanin, prawo do wolności wyznawania wiary. Tymczasem osoby wierzące często są właśnie atakowane ze względu na to, że wyznają swoją wiarę. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. I to ci, którzy najwięcej mówią o wolności, oni tę wolność ograniczają. Mówią o wolności, a wprowadzają zakazy, wprowadzają absolutnie tyranię. Już przecież to nikt inny jak Niemcy w czasach nazistowskich wprowadzili przepisy ograniczające prawa chrześcijan. Oni atakowali. Dzisiaj ten język jest często językiem wykluczania, językiem bardzo wulgarnym, agresywnym. I to, o czym dziś jest mowa, to jest mowa o zagwarantowaniu fundamentalnej wolności. Mówiliśmy o sytuacji drukarza z Łodzi, który dopiero dzięki panu ministrowi Zbigniewowi Ziobrze uzyskał pomoc ze strony państwa. Wcześniej był szykanowany ze względu na to, że nie chciał wydrukować materiałów, z którymi się po prostu nie zgadza. Materiałów antyrodzinnych, materiałów promujących LGBT. Jak z tym walczyć? Na poziomie kultury, na poziomie właśnie tego typu spotkań, jak tutaj dzisiaj jest, poprzez edukację, oświatę, tworzenie własnej, prawdziwej agendy, ale też przez zmianę prawa, ponieważ pamiętajmy, że ostatecznie tu chodzi o konkretne wydarzenia, które mają miejsce w życiu powszechnym. To prawo, które dziś jest, ono jest z czasów stalinowskich, ono przyzwala na agresję, czy to ataki na krzyże, kościoły, czy ataki na osoby broniące życia są dziś niestety traktowane przez sądy jako nic nieznaczące incydenty. Natomiast w drugą stronę, gdy powiemy o tak, gdyby ktoś zaatakował meczet albo synagogę, to podniesie się larum na całym świecie i bardzo dobrze, bo każdą religię trzeba bronić, ale w tej chwili religią wyjątkowo dyskryminowaną jest właśnie religia katolicka, są właśnie chrześcijanie.